Dzień dobry, nazywam się Agata Kępa i witam Was bardzo serdecznie na kanale lub bezpośrednio, czyli kanale społecznej kampanii o demokracji bezpośredniej. W dzisiejszej i to pierwszej rozmowie, tak naprawdę z kilkudziesięciu rozmów, porozmawiam z Piotrem Trudnowskim, czyli koordynatorem projektu. Cześć. Cześć, dzień dobry. Piotrek, no chyba tak na początku, o co w ogóle chodzi, czym się je będzie jadł ten projekt? No cóż, ruszamy z dużą kampanią. Ruszamy z dużą kampanią dotyczącą demokracji bezpośredniej. Kampania będzie trwała do końca tego roku, i przez te najbliższe miesiące. Tak naprawdę będziemy próbowali zbudować takie społeczne repozytorium wiedzy na temat tego, w jaki sposób obywatele mogą brać władzę w swoje ręce. Będziemy próbowali dostarczać wiedzy, będziemy próbowali dostarczać kompetencji, będziemy próbowali dostarczać Polakom konkretnych narzędzi. Dzięki którym mogą wpływać na bieg spraw publicznych. Ja uważam, że żyjemy w takich czasach, w których z jednej strony jesteśmy bardzo polaryzowani, jesteśmy bardzo rozpolitykowani, tak w teorii, bo kłócimy się o różne rzeczy. Wszyscy znamy te anegdoty o świątecznych stołach, przy których próbujemy uciekać od polityki, a tak naprawdę. Na tą politykę i to jest też chyba dość powszechne odczucie. Mamy coraz mniejszy wpływ. Ja sobie wyobrażam, że właśnie demokracja bezpośrednia jest tym, co mogłoby sprawić, że cała ta energia, którą wylewamy z siebie w mediach społecznościowych, w sporach z przyjaciółmi, z znajomymi, z rodziną, te wszystkie złe emocje, w które się budzą w nas, kiedy zaglądamy do serwisów informacyjnych, czy kiedy zaglądamy na nasze media społecznościowe, skanalizować w dobrym kierunku, sprawić, żeby to wkurzenie, które jest doświadczeniem wielu z nas, stało się tak naprawdę elementem budowy naszej podmiotowości. No i my tak naprawdę w tym projekcie nie chcemy dokonywać rewolucji. To nie jest tak, że Polska potrzebuje jakiejś radykalnej rewolucji, ponieważ bardzo wiele tych instrumentów związanych z wpływem obywateli na życie publiczne, czy to w wymiarze ogólnokrajowym, czy to w wymiarze lokalnym, samorządowym, one istnieją w polskim prawie, one są zagwarantowane w polskiej konstytucji, one znajdują odzwierciedlenie w szeregu konkretnych przepisów. Problem polega na tym, że te przepisy są często niedoskonałe i sprawiają, że tak naprawdę wiara ludzi w to, że naprawdę mają na coś wpływ, jest bardzo niewielka. Po prostu to jest prawo w wielu obszarach fikcyjne. A tak naprawdę. Nazwa naszego projektu, nazwa tej kampanii, czyli hasło lub bezpośrednio, które odnajduje odzwierciedlenie w nazwie naszych kanałów, naszej strony internetowej, to lub PL to jest dosłowny cytat z polskiej konstytucji. Artykuł 4 Polskiej Konstytucji mówi o tym, że władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej należy do narodu, a obywatele mogą tę władzę sprawować bądź to przez swoich przedstawicieli, lub Bezpośrednio właśnie i my chcielibyśmy położyć większy akcent na tą formę bezpośrednią, ponieważ to jest tak naprawdę coś, co Polska konstytucja nam gwarantuje, no a my teraz musimy to wyegzekwować. Ale żeby to dobrze wyegzekwować, musimy po pierwsze zdobyć wiedzę, po drugie dowiedzieć się, jak to działa, posłuchać praktyków, dowiedzieć się, jak to działa w innych państwach, poszukać inspiracji, poszukać odpowiednich tematów, przejść przez tą całą biurokratyczną, administracyjno-prawną otoczkę tego, która tylko w teorii jest taka straszna, bo część z tych rzeczy jest naprawdę do zrobienia przez każdą grupę aktywnych obywateli, którzy chcieliby mieć wpływ. Tylko ktoś musi Polaków tego nauczyć. No i to jest cel naszej kampanii. No właśnie, i tutaj pada demokracja bezpośrednia. Wydaje mi się, że w takiej naszej przestrzeni społecznej, w dyskursie, głównie demokracja bezpośrednia kojarzy się z referendami, ale czy demokracja bezpośrednia to tylko referenda? Oczywiście, to nie tylko referenda. Oczywiście referenda są tym najważniejszym instrumentem demokracji bezpośredniej. Nie bez powodu wiele osób, jak słyszy demokracja bezpośrednia, mówi, jest takie tylko jedno państwo na świecie, Szwajcaria, tylko oni przez to, że są wyjątkowym państwem, mają wyjątkowy ustrój, wyjątkową historię i pozycję międzynarodową, to tylko oni umieją z tego Korzystać. Tymczasem referenda są dużo bardziej powszechne w wielu systemach. One oczywiście powinny być w jakiś sposób ograniczone i w jakiś sposób sensownie korygowane, ale nawet te referenda, które w teorii w Polsce są one po prostu nie działają. Tak? Mamy dość zaporowe progi w przypadku referendów ogólnopolskich, i nie bez powodu było ich w historii trzeciej RP. Właściwie tylko kilka i tylko niektóre z tych kilku zakończyły się sukcesem, ale przede wszystkim mamy potężny potencjał związany z referendami lokalnymi i tutaj jesteśmy w czasie, w którym zmienia się prawo w tym zakresie. Jeżeli do tej pozytywnej rewolucji, o tym jeszcze pewnie wielokrotnie będziemy w ramach tego projektu mówić, dojdzie, to rzeczywiście do referenda lokalne zmienią oblicze polskiej polityki lokalnej, zmienią oblicze polskiego samorządu i to nie jest tak, od razu można zwrócić uwagę, sceptykom, że tu chodzi tylko o to, żeby ułatwić odwoływanie włodarzy miast, którzy nam się nie podobają, choć powiedzmy sobie szczerze, że część z nich no, może nie tyle zasługuje na odwołanie, co przynajmniej na to, żeby taki bicz w rękach obywateli na nich się znalazł, ale to przede wszystkim kwestia referendów merytorycznych, tego, że w swojej gminie, powiecie, w województwie w bardzo wielu sprawach możemy próbować przeprowadzać takie referenda, żeby podjąć jakieś konkretne, ważne dla danej społeczności decyzje. Tutaj jest bardzo duża praca do wykonania, jeżeli te przepisy się zmienią i to jest jeden z celów naszego projektu, żeby nauczyć Polaków, przygotować Polaków na tą zmianę prawa, która tak naprawdę wejdzie w pełni w życie za dwa lata, bo mamy przecież w 2024 roku wybory samorządowe, i tak naprawdę, dopiero po jakimś czasie, od funkcjonowania nowo wybranych wójtów, burmistrzów, prezydentów, rad gmin, te referenda będą działały. Tego trzeba się nauczyć, ale to jest potężna zmiana. Natomiast to jest ten poziom najwyższy, o którym rozmawiamy. A tymczasem mamy przecież w Polsce jeszcze bardzo wiele innych mechanizmów, o których również będziemy chcieli opowiadać. To chociażby inicjatywa obywatelska obywateli, czyli e, inicjatywa ustawodawcza obywateli, czyli to, że po zebraniu 100 tysięcy podpisów... E, Dowolni obywatele w dowolnej sprawie mogą wnieść do Sejmu projekt ustawy, który musi zostać rozpatrzony. To jest pewnie jeszcze narzędzie, o którym czasem słyszymy, bo czasem te kontrowersyjne projekty społeczne, obywatelskie w sprawach światopoglądowych trafiają do Sejmu właśnie w tym trybie. Ale mamy coś, co jest dużo mniej popularne, a dużo bliższe nam wszystkim, czyli inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców, czyli mechanizm, w którym. Mieszkańcy danej gminy, danego powiatu, danego województwa mogą zaproponować konkretną uchwałę, która określi politykę samorządu w jakiejś kwestii, która sprawi, że wskażemy kierunki rozwoju gminy albo podejmiemy konkretne decyzje. Żeby przeprowadzić taką inicjatywę uchwałodawczą mieszkańców, potrzebujemy zaledwie maksymalnie kilkuset podpisów, do tego, żeby ona trafiła na radę miasta, żeby nasi lokalni politycy poczuli, że są w ich samorządzie zorganizowane Środowiska, konkretnie obywatele, którym na czymś zależy, żeby oni musieli się do tego obnieść, żeby nie mogli tego zlekceważyć. To jest jedno z narzędzi, któremu poświęcimy bardzo wiele czasu, bardzo wiele uwagi i będziemy chcieli uczyć tego, żeby, żeby w możliwie wielu samorządach w najróżniejszych tematach. Takie inicjatywy były realizowane. No ale wreszcie jest też tak, że nie ma podmiotowych obywateli, nie ma dobrej demokracji, w sytuacji, w której nie wykorzystujemy też innych narzędzi obywatelskiego zaangażowania chociażby takich jak dostęp do informacji publicznej, chociażby takich jak udział w konsultacjach społecznych na poziomie samorządowym, czy konsultacjach publicznych na poziomie ogólnopolskim na etapie prac rządowych, czy chociażby udział w, w pracach legislacyjnych na etapie parlamentarnym, sejmowym, senackim. To tak naprawdę też są narzędzia demokracji bezpośredniej, może niedecyzyjne, ale takie, które dają obywatelom i ich organizacjom Konkretne narzędzia wpływania na, na wpływania na polityków i przejmowania w jakimś sensie kontroli nad tym, co politycy robią. I o tych wszystkich narzędziach, i pewnie wielu innych będziemy starali się w ramach tego projektu opowiadać, edukować, ale przede wszystkim uczyć Polaków, uczyć naszych rodaków, współobywateli, że bardzo wiele od nich zależy pod warunkiem, że będą gotowi poświęcić swój czas, energię, pomysły na to, żeby spróbować wziąć sprawy w swoje ręce. Więc właśnie, mamy sporo narzędzi demokracji bezpośredniej, które już teraz istnieją i z których już teraz można korzystać, i tak naprawdę wiele osób, aktywistów, na co nie z tych narzędzi korzysta. Czego w takim razie możemy spodziewać się po samym projekcie? Jakbyś mógł mi powiedzieć teraz o konkretach, co będzie się działo, co się wydarzy, czego właśnie tutaj widzowie, słuchaczki mogą się spodziewać? No dobrze, opowiem o kilku komponentach tego projektu. To będzie dalece, dalece nie wszystko, natomiast kilka z nich rzeczywiście zasługuje na to, żeby już dzisiaj zapowiedzieć naszym widzom i naszym słuchaczom, żeby po prostu spodziewali się kolejnych działań z naszej strony, żeby dołączyli do subskrybujących, żeby zapisali się na nasze newslettery, bo właśnie dzięki temu będą mogli śledzić wszystkie nasze działania i niczego wartościowego nie przegapić. Po pierwsze, organizujemy będziemy organizowali w najbliższych tygodniach i miesiącach kilkadziesiąt spotkań w całej Polsce. To będą zarówno wykłady, jak i spotkania warsztatowe. Będą debaty, w ramach których będziemy chcieli pokazywać w jaki sposób mądrze się różnić i w jaki sposób pod koniec przeprowadzonej debaty podejmować w sposób partycypacyjny konkretne decyzje. To będą wykłady zarówno o tym, jak to działa w polskim systemie prawnym, jak i wykłady o wielu innych aspektach funkcjonowania polskiej demokracji czy przykładów ze świata. To będą rozmaite warsztaty, które pozwolą mieszkańcom różnych samorządów, różnych województw, różnych gmin nabyć kompetencje, na przykład w zakresie tego, w jaki sposób stworzyć inicjatywę uchwałodawczą mieszkańców, w jaki sposób zainicjować lokalne referendum, w jaki sposób pozyskać informację publiczną na temat funkcjonowania urzędu w naszej konkretnej gminie. To, co bardzo ważne, to to, że te spotkania będą dość równo, jak to się brzydko mówi, rozsmarowane po całej Polsce. To znaczy nie ograniczamy się do dwóch, trzech największych miast, tylko będziemy faktycznie jeździli w różne miejsca. W każdym z województw odbędzie się co najmniej kilka takich spotkań. Ktoś mógłby powiedzieć, XXI wiek, 2023 rok, czy wy naprawdę chcecie zaganiać ludzi na spotkania, skoro wszystko można sobie obejrzeć w internecie? Oczywiście. To, co będziemy robili, będzie trafiało potem do internetu. Będziemy zachęcali do tego, żeby się z tym zapoznać, żeby się dowiedzieć o tym, co wydarzyło się na różnych spotkaniach. Natomiast musimy pamiętać o jednej rzeczy: nie ma prawdziwszej wiedzy na temat społeczeństwa obywatelskiego niż to, że zaufanie pomiędzy obywatelami budzi się i rodzi się wtedy kiedy spotykamy się w twarzą w twarz, kiedy zobaczymy, że jest nas więcej, kiedy spędzimy razem czas, kiedy zobaczymy, że spotkaliśmy na żywo kogoś, z kim mamy radykalnie odmienne poglądy. I zdamy sobie sprawę, że skoro spotkaliśmy go w Cztery Oczy, to jesteśmy dla niego dużo sympatyczniejsi, niż gdybyśmy wymieniali się z nim w poglądach, w komentarzach na tym czy innym portalu społecznościowym. Nie ma lepszego źródła kapitału obywatelskiego, lepszego źródła kapitału społecznego, niż spotkanie fizyczne ludzi, prawdziwych ludzi w Cztery Oczy, bo tam powstaje zaufanie, którego. Chyba wszyscy się zgodzimy, między Polakami dzisiaj bardzo nam potrzeba i pewnie szczególnie nam będzie potrzeba w tym trudnym roku wyborczym. Drugi element to oczywiście kanały społecznościowe, przede wszystkim YouTube i platformy podcastowe. Tutaj tych rozmów będzie bardzo wiele na różne tematy. One częściowo będą powielały to, co się będzie działo na wykładach, częściowo będą dotykały... Czegoś innego chcielibyśmy, żeby opowiedzieć możliwie dużo konkretnych, inspirujących historii z aktywności obywatelskiej i w Polsce. I tak naprawdę na całym świecie. Więc myślę, że grono gości, których będziemy tutaj zapraszali, których będziecie mogli poznać, posłuchać, będzie naprawdę bardzo zróżnicowane i pewnie często was będzie wkurzało, że pojawił się ktoś radykalnie nie z waszej bańki, bez względu na to, kim jesteście, słuchając tego, ale trochę o to chodzi w tym projekcie, żeby pokazać, że mamy narzędzia, które są pożyteczne i potrzebne ludziom, bez względu na to, czy mają poglądy lewicowe czy prawicowe, czy są liberałami czy socjalistami, czy bliżej im do jednej czy drugiej. Partii, opowiedzmy o tym, że te narzędzia są tak naprawdę w interesie nas wszystkich, bo tak naprawdę sprawiają, że dużo trudniej będzie ostatecznie politykom, decydentom nas ignorować w sprawach, które są dla nas najważniejsze, jeżeli wspólnie nauczymy się szacunku do tej swojej pracy. Więc mam nadzieję, że te, te nasze kanały tutaj będą takim no właśnie, kompendium wiedzy na temat, na temat wszystkiego. Co powinniście wiedzieć, jeżeli chcecie naprawdę zmieniać rzeczywistość wokół siebie? Będzie oczywiście strona internetowa, jest już strona internetowa, która będzie wypełniana treścią, na której będziecie znajdowali konkretne, praktyczne wskazówki dotyczące tego, jak zrealizować jakiegoś rodzaju formę aktywności obywatelskiej. I to nie tylko te stricte związane z takimi mechanizmami, jak zbieranie podpisów pod. Ustawą, uchwałą czy wnioskiem referendalnym, ale też będziemy przy okazji uczyli o innych formach zaangażowania obywatelskiego, o których mało kto dzisiaj pamięta. Niewiele osób wie, jak zostać w Polsce sołtysem, niewiele osób wie o tym, jak zostać ławnikiem w sądzie, i o tym też chcemy opowiadać, bo to takie elementy polskiej demokracji, gdzie obywatele mogą się bardziej zaangażować. Wszyscy byśmy oczekiwali tego, żeby ich zaangażowanie było większe, a tak naprawdę wiedza na temat tego, jak to działa, pewnie nie jest wystarczająca i chcielibyśmy, żeby ta nasza strona, e, lub bezpośrednio PL, była taką stroną startową dla wszystkich ludzi, którzy mają takie poczucie: Nie podoba mi się to, co się dzieje w Polsce, nie podoba mi się atmosfera, nie podoba mi się polityka. Wiem, że inni za mnie tego nie zmienią. Muszę coś zrobić, no ale przecież nie zostanę posłem, nie zostanę prezydentem, nie zostanę premierem, ale coś mógłbym zrobić. I ta strona powinna być takim źródłem wiedzy, w jaki sposób ty konkretny obywatelu możesz zrobić coś w swojej okolicy albo na większą skalę, by ta aktywność była większa. No i wreszcie komponent, który będziemy pokazywali dopiero jesienią, bo ciężko nad nim już dzisiaj pracujemy. To komponent, który właśnie będzie taką formą uczenia się tej demokracji bezpośredniej w naszym codziennym życiu. Tworzymy platformę do bezpiecznych, wiarygodnych głosowań online, która ma w pierwszej kolejności służyć rozmaitym zrzeszeniom obywatelskim. I celowo mówię zrzeszeniom obywatelskim, bo to nie chodzi o jakąś jedną formę prawną, chodzi o różne sytuacje, bez względu na to, czy jesteście członkami Stowarzyszenia Związku Zawodowego, Spółdzielni Mieszkaniowej, Wspólnoty Mieszkaniowej. Chcemy stworzyć takie narzędzie, które bardzo ułatwi Wam podejmowanie decyzji przez wszystkich członków Waszego środowiska, a także grupom nieformalnym, w taki sposób, żeby wszyscy mieli zaufanie do tego systemu, żeby on był prosty, darmowy, przejrzysty i bezpieczny. Takiego narzędzia dzisiaj brakuje, mamy wielką nadzieję, że kiedy je uruchomimy, to wiele osób uzna, że ten najprostszy... Najprostsza szkoła demokracji, czyli demokracja w instytucjach, w których my na co dzień funkcjonujemy, jest dużo, dużo bliżej niż im się dotychczas wydawało, a potem pójdą za tym samorządy, instytucje państwowe, które będą chciały na przykład za pomocą takiej platformy przeprowadzać rozmaite konsultacje. To ten najważniejszy element naszego projektu, natomiast oczywiście szykujemy też trochę niespodzianek i mamy nadzieję, że będziecie z niecierpliwością na nie czekali. No na pewno będziemy czekali na te niespodzianki. Tutaj tak właściwie mówisz o tym, że ten projekt jest do, do wszystkich osób mieszkających w Polsce, też przez to, że ma wychodzić z różnych baniek. Czy tak naprawdę poprzez małe kroczki dzięki demokracji bezpośredniej on naprawdę będzie dla każdego? Tak, no hasłem tak naprawdę jednym z haseł, które sobie ukuliśmy na początku pracy nad tym projektem, było to, że no właśnie, chcemy Zrobić coś, co będzie tak naprawdę, można powiedzieć, ruchem egzekucyjnym tego, co nam dzisiaj gwarantuje polska konstytucja. Natomiast wiemy doskonale, że trzeba to robić krok po kroku. Jeżeli wejdziecie na naszą stronę internetową, to zobaczycie, że ona jest właśnie tak budowana, żeby krok po kroku angażować się bardziej. Na początku będziemy chcieli Was zasypać wiedzą. Będziemy chcieli, żebyście słuchali podcastów, oglądali wideo rozmowy, oglądali animacje, czytali teksty, które tam powstają, żebyście się trochę z tym wszystkim oswoili, dowiedzieli się, z czym tak naprawdę to się je i dlaczego nam się wydaje, że rozmaite problemy. Wokół których my się dzisiaj kręcimy na tej, w tej dużej polityce, mogłyby być rozwiązywane poprzez mechanizmy, o których mówimy. Później zaprosimy Was na spotkania, zaprosimy Was do kontaktu, poprosimy Was o to, żebyście zostawili swoje maile, bo właśnie będziemy chcieli przejść na ten drugi poziom zaufania. Poprosić Was o to, żebyście nam zaufali, zostawili swoje namiary, przyszli na spotkanie. Posłuchali tego czy innego gościa, zgadzali się z nim, bądź nie, spróbowali wejść z nim w żywą politykę, bo to spotkanie, żeby ten nasz no, obywatelski zryw nie ograniczał się do internetowego aktywizmu, wydaje nam się bardzo ważny, bo to jest ten pierwszy test, czy chcemy coś robić na serio, czy chcemy być tylko internetowymi krzykaczami. To jest dzisiaj bardzo, bardzo ważne. No i wreszcie, dopiero później będziemy Was zachęcali do tego, żeby zaangażować się na poziomie lokalnym, stworzyć jakiegoś rodzaju projekt, chociażby. Inicjatywę uchwałodawczą mieszkańców, zobaczyć, jak to jest, zobaczyć, jak to jest, wyjść do ludzi, pójść na bazarek, powiedzieć, w jakiej sprawie tutaj przyszedłem, dlaczego proszę was o podpisy, co z tym zrobię, powalczyć o to, żeby zebrać te 200, 300, 400 podpisów, pójść z tym do urzędu, zobaczyć, jak na to reaguje urząd, przyjść na Radę Miasta, opowiedzieć, dlaczego e, o to walczycie, zobaczyć, jak reagują wasi lokalni politycy. Jest bardzo duża szansa, że oni nigdy w życiu tego nie widzieli. Że nigdy w życiu obywatele nie przyszli do nich z konkretną, dobrze od strony prawnej napisaną inicjatywą uchwałodawczą. Oni będą zaskoczeni. Będą zaskoczeni w dobrym tego słowa znaczeniu. Życzę wam tego, żebyście mieli u siebie takich samorządowców. No, i myślę, że to będzie ten najważniejszy element, ta szkoła obywatelskiego zaangażowania. No, ale na końcu oczywiście będziemy Was zachęcali do tego, żeby zaangażować się na arenie ogólnopolskiej, powalczyć referenda ogólnopolskie, tworzyć inicjatywy ustawodawcze. Od wiedzy, przez spotkanie, po praktykę, to jest idea tego projektu, o który nam chodzi, bo można. Łatwo wpaść w górnolotne tony tak? o ratowaniu demokracji, odbudowie demokracji, yy, ochronie konstytucji. Słyszeliśmy przez ostatnie 8 lat bardzo wiele z obu stron polskiej sceny politycznej. Jedni mówili, że bronią konstytucji przed PISem, drudzy mówili, że bronią konstytucji przed Unią Europejską. A tak naprawdę, jeżeli tam konstytucję otworzymy i przeczytamy nie tylko artykuł 4, który mówi o tej władzy zwierzchniej narodu i o tym, że możemy decydować bezpośrednio, ale i inne artykuły, które mówią o referendach, o inicjatywie obywatelskiej, o referendach lokalnych, o tym, jakie powinno być w Polsce gwarantowane bierne prawo wyborcze, to okazuje się, że tak naprawdę cóż, wiele razy powtarzaliśmy to słowo konstytucja, konstytucja, demokracja, demokracja, a w praktyce nie zastanawialiśmy się, co za tym idzie. Ja chciałbym, żeby tutaj było dokładnie odwrotnie, żebyśmy zaczęli od zrozumienia. Tego, co kryje się za tymi górnolotnymi słowami, i że tak naprawdę nieco inaczej niż przez głośne wykrzykiwanie tych dwóch haseł, naprawdę można dzisiaj w Polsce walczyć o demokrację i o to, żeby konstytucja była przestrzegana. Jeśli w takim razie już chcecie zrobić ten pierwszy krok z tym projektem, no to już teraz możecie obserwować, usubskrybować po więcej wiedzy. A ja mam jeszcze kilka pytań właśnie, bo kto właściwie za tym projektem stoi? Było o wychodzeniu z baniek, ale żeby zrobić taki projekt, zwłaszcza jeśli w ramach niego jest tyle działań, no to trzeba też na niego pozyskać funduszek. Kto płaci za ten projekt. Tak, proje operatorem projektu jest Fundacja Potrafisz Polsko. To jest fundacja związana ze środowiskiem Pawła Kukiza. Jeżeli sobie zajrzycie na stronę tej fundacji, to zobaczycie, co to środowisko przez ostatnie lata w ramach działalności tej fundacji robiło. Powiedzmy szczerze, Działała ta fundacja dotychczas głównie na obszarze takim, można powiedzieć, charytatywnym. To było wsparcie dla Ukrainy, to była bardzo, bardzo duża liczba różnych akcji lokalnych w Polsce, dotyczących stricte działalności charytatywnej. To jest pierwszy taki duży projekt, który będzie wspierał edukację obywatelską. No, i fundacja rzeczywiście pozyskała pieniądze publiczne, pieniądze przyznane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na zrealizowanie tego projektu. Tak naprawdę zespół, który powstaje przy tym projekcie jest zespołem ludzi, którzy spotykają się wcześniej działając w różnych miejscach. Część to osoby związane wcześniej z Fundacją Potrafisz Polsko, część to zupełnie nowe osoby, które na innych odcinkach działały w sprawach obywatelskich i tutaj będą wspólnie realizowały ten projekt. Ale to co myślę, że będzie dla naszych widzów i słuchaczy najważniejsze, to to, że chcemy, żeby ten projekt był bardzo przejrzysty. Skoro mówimy o tym, że jawność, przejrzystość władzy publicznej jest ważna i jest tym pierwszym krokiem do tego, żeby obywatele chcieli wziąć na siebie odpowiedzialność, no to nie mamy innego wyjścia jak zacząć od siebie. Wydajemy pieniądze publiczne, mamy nadzieję, że wszyscy uznacie, kiedy będziemy kończyli realizację tego projektu, że to były dobrze wydane pieniądze podatników, że to były dobrze wydane pieniądze obywateli, w związku z czym będziemy na stronie internetowej naszego projektu projektu prowadzili rejestr umów. Będziecie mogli zobaczyć komu w nim płacimy, kto za niego odpowiada, kto realizuje konkretne działania, ile to kosztuje. Bardzo bym chciał, to jest moje ogromne marzenie, żeby taki sposób komunikowania projektów obywatelskich realizowanych z pieniędzy publicznych, no, być może w efekcie tego, że przejdziemy przez ten trudny oczywiście szlak jako pierwsi, stał się jakoś standardem życia publicznego. Jak widać, w ciągu ostatnich miesięcy wzrosła Jawność polskiego życia publicznego, na przykład wpłaty na partie polityczne czy rejestry umów partii politycznych, stały się jawne. Niebawem staną się jawne rejestry umów wszystkich instytucji publicznych, to zresztą efekt właśnie tych zabiegów legislacyjnych prowadzonych przez Pawła Kukiza i jego środowisko w ostatnich latach. Można było się spodziewać, wreszcie zobaczymy na co te partie polityczne przepalają nasze pieniądze. Jak się przyszło co do czego i okazało, że każdy może wejść na te rejestry, to okazało się, że one wcale tak strasznie tych pieniędzy nie wydają i tak naprawdę ten strach przed jawnością był czymś niezdrowym. Ja mam nadzieję, że tutaj pokazując ten projekt trochę od jego środka, tak, od tego, jak są wydawane pieniądze, z kim są podpisywane umowy, kto w tym projekcie realizuje działania, będziecie mogli, mogli zobaczyć i w jakimś sensie nam zaufać, że to wszystko jest robione w sposób taki, jakiego byście oczekiwali, w ogóle od projektów finansowanych z pieniędzy publicznych, a w sposób szczególny od projektów, którego których jawność i rozliczalność władzy jest jednym z priorytetów, o które nam chodzi. Padło tu nazwisko Pawła Kukiza, i wydaje mi się, że już starałeś się trochę uprzedzić to pytanie o polityczność tego projektu, przez to, że on będzie tak naprawdę bardzo jawny i bardzo przejrzysty, ale jeśli jednak ktoś się obawia, że przez to, że stoi za nim środowisko, które jest powiązane z politykiem, czy ten projekt będzie polityczny, czy jednak apolityczny? Ja oczywiście, też przez ostatnie lata mojej działalności w klubie Jagiellońskim zawsze w momencie, kiedy padało takie pytanie, odpowiadałem, że wszystko, co robię, robiłem wcześniej w klubie Jagiellońskim i wszystko, co będę robił w tym projekcie i co będą robiły inne osoby będzie jak najbardziej polityczne pod jednym warunkiem, że prawidłowo sobie zdefiniujemy politykę, jeżeli rozumiemy politykę, tak jak ją należałoby za Klasyczną myślą republikańską i na przykład nauczaniem społecznym kościoła, rozumieć, czyli roztropną troskę o dobro wspólne, to dokładnie o to chodzi w tym projekcie. Wprost, można powiedzieć, jeszcze więcej. Ten projekt jest projektem, który ma przywrócić polityce jego, jej prawdziwe znaczenie. To jest projekt, w którym obywatele mają zrozumieć, że polityka to nie są kłótnie facetów w studiach telewizyjnych i spoconych ludzi w Sejmie na Wiejskiej, tylko polityka to jest to, w jaki sposób my się angażujemy w trosce o to, co jest dla nas najważniejsze, co jest nam najbliższe. Więc w tym sensie, oczywiście, projekt będzie wręcz brutalnie polityczny, ale będzie oderwany. Od kampanii wyborczej, będzie oderwany od partii politycznych, a nawet może nie tyle oderwany, co nieskierowany w żadną stronę. Będziemy zapraszać polityków, będziemy zapraszać komentatorów, ekspertów związanych z różnymi środowiskami, z różnymi ideami, bo uważamy, że po prostu mamy ofertę dla nich wszystkich. Nie ma znaczenia, czy jesteś sympatykiem Konfederacji, PiSu, Platformy Obywatelskiej, Szymona, Hołowni, czy partii Razem, bo tak naprawdę za tymi twoimi sympatiami stoją jakieś Konkretne wartości, konkretne rozwiązania, o które chciałbyś walczyć. I my mówimy, nie ma tak dużego znaczenia dla Twojego zaangażowania, czy w tych wyborach Twoja partia osiągnie znakomity wynik, czy ten trochę gorszy. Najważniejsze jest to, żebyś Ty nauczył się, jak bez względu na koniunkturę polityczną, przekonywać innych do swoich wartości i swoich pomysłów. I oczywiście liczę na to, że efektem tego projektu będzie jakiegoś rodzaju zwiększenie aktywności obywatelskiej, zwiększenie tej poczuci, tego poczucia podmiotowości różnych ludzi, tak, żeby w. Kampanii wyborczej politycy wszystkich opcji musieli się do tego odnosić, musieli powiedzieć, w jaki sposób oni widzą rolę obywateli, rolę referendów, rolę inicjatywy ustawodawczej. Sami będziemy w, tych, w tym projekcie ich o to pytać, ale nie będziemy w żaden sposób kierować się przeciwko czy z którąkolwiek opcją, którąkolwiek stroną. To będzie oderwane od kampanii wyborczej, będzie równoległe do kampanii wyborczej i jeżeli będzie miało na nią jakiś wpływ, to mam nadzieję, że w taki sposób, że. No, Moim marzeniem byłoby to, żeby w tej kampanii wyborczej, która nas czeka i której się pewnie wszyscy trochę boimy, to żeby pomysłami, które będziemy promowali w ramach tej kampanii, mówiły wszystkie partie polityczne. To byłby największy sukces tego projektu, gdybyśmy mieli koalicję od Konfederacji po Partię Razem, która zgadza się w sprawie większego zaangażowania obywateli i rozwiązywania konkretnych problemów z obywateli udziałem. Czyli w takim razie polityczność odzieramy z tej złej sławy, no i przywracamy sens słowom demokracji, demokracji bezpośredniej i społeczeństwu obywatelskiemu, bo gdzieś też myślę, że to się rozmyło w ostatnich latach i trudno jest tak naprawdę dowiedzieć się, jak zacząć jakoś działać w naszym społeczeństwie od zera. No, to był już ostatnie takie pytanie do ciebie na ten moment. Dlaczego ty sam się tak prywatnie zaangażowałeś w ten projekt? Ja powiem tak. Przez ostatnie lata sporo pisałem na te tematy. W 2014 bodajże sformułowałem jeszcze na łamach mojej poprzedniej redakcji, na łamach Nowej Konfederacji, na przykład postulat dnia referendalnego. Ten postulat trafił do polskiej polityki. On trafił w 2015 roku do strategii zmiany środowiska Pawła Kukiza. Przez lata w Klubie Jagiellońskim staraliśmy się przypominać ten postulat. W momencie, kiedy... Kolejne narzędzie, o którym jeszcze nie wspomniałem, ale które też jest ważnym elementem, o którym będziemy edukować, zmieniło się w Polsce prawo o petycjach. Stało się tak, że znów konstytucyjne prawo czekało 18 lat. Na swoją ustawę wykonawczą. W polskiej konstytucji jest napisane, że jako obywatele mamy prawo do petycji. Na ustawę o petycjach, która by zobowiązywała władzę do odpowiedzi na naszą petycję, polska demokracja czekała na swoją pełnoletność. Po 18 latach dopiero to prawo zaczęło być realizowane. Ja, o godzinie, przez to, że mieszkałem wtedy naprzeciwko jednej z dwóch głównych poczt w Warszawie, 5 minut po północy, w dniu obowiązywania tych przepisów, poszedłem na pocztę i wysłałem. Pierwszą, prawdopodobnie jedną z pierwszych w Polsce petycji do prezydenta Andrzeja Dudy, która zresztą nie spotkała się z jakąś rozwiniętą odpowiedzią, tylko takim zapewnieniem, że może kiedyś wrócimy do tej sprawy, właśnie w sprawie dnia referendalnego. Dla mnie ta tematyka była przez lata bardzo bliska i w momencie w którym po prostu z innych powodów byłem umówiony razem ze zespołem klubu Jagiellońskiego na to że kończy się moja przygoda na stanowisku prezesa klubu Jagiellońskiego szukałem nowych wyzwań i w tym momencie pojawiła się propozycja włączenia zaangażowania w ten projekt. Dla mnie to jest bardzo ciekawe, że możemy prowadzić ten projekt w roku kampanii wyborczej i wykorzystać to zainteresowanie w pewnym sensie pewnie też zmęczanie Polaków polityką taką jak ona jest, do tego, żeby opowiedzieć o tym, że ona może być inna. Drugi wymiar, taki chyba jeszcze bardziej można powiedzieć z wysokiego C, na który warto moim zdaniem zwrócić uwagę, to to, że drugą formą, drugim kierunkiem, bardzo aktywnej działalności w ostatnich latach po mojej stronie było przestrzeganie przed polaryzacją. Mówienie o tym, że jesteśmy już tak podzieleni, tak spolaryzowani, że coraz trudniej nam budować minimum zaufania między sobą i żyjemy w takiej rzeczywistości, w której jedna, jedna strona chce dopaść drugą, a nie ją do czegokolwiek przekonać. I znowu uważam, że rozmaite formy demokracji bezpośredniej to jest zachęta do tego, żeby spory rozstrzygać. A nie jej prowadzić, tak? Jeżeli umówimy się na to, że w jakiejś trudnej dla nas kwestii po prostu zdecydujemy w referendum i uznajemy, że ta decyzja, która tam zapadnie, obowiązuje 10 lat, to na 10 lat uciekamy od jałowych sporów, od tych kłótni w internecie, od tego wyzywania się od najgorszych, dlatego że w jakiejś sprawie się nie zgadzamy, przekierowujemy tę energię w zupełnie inną stronę. I uważam, oczywiście wielokrotnie będziemy o tym mówili, że całe, cała masa, cały ogrom wyzwań, które przed nami stoją, Takich chociażby jak transformacja klimatyczna, jak, jak te wszystkie kwestie związane z przepisami ekologicznymi. Jeżeli nie znajdziemy metody do tego, żeby obywatele się w tych sprawach wypowiadali, żeby mieli możliwość dać się przekonać, ale też mieli możliwość pokazać czasem czerwoną albo żółtą kartkę, jeżeli nie włączymy obywateli w te procesy, to to, co wiele osób niepokoi, czyli ten ogólnoświatowy wzrost populizmów, będzie tak naprawdę w swojej brutalnej formie przybierał dużo ostrzejsze oblicze, niż dzisiaj sobie potrafimy to wyobrazić. Dlatego na, nasza dzisiejsza demokracja na całym Zachodzie, ona jest przechylona w stronę oligarchii, tak? To znaczy ma, dużo większy wpływ mają w Polsce partie polityczne, na całym świecie, na przykład wielki kapitał, wielkie, wielkie, na przykład firmy technologiczne. Potrzebujemy wzmocnić czynnik obywatelski, czynnik ludowy. Jestem republikaninem i uważam, że dobry ustrój to jest ten, który jest dobrze zmieszany. Ale dobrze zmieszany ustrój... Yy, Działa wtedy, kiedy równoważy się w nim różne czynniki. Ja uważam, że ten czynnik demokratyczny po prostu w ostatnich latach był bardzo niedociążony, i z, tego powodu, i z tego powodu po prostu potrzebujemy edukować ludzi, jeżeli nie chcemy mieć populizmu w takiej najgorszej jego wizji w takiej po prostu ulicznej, brutalnej, agresywnej formie. No i wreszcie trzecia kwestia. No cóż, tu jest kwestia jakiegoś osobistego, osobistego zaufania. Ja przede wszystkim od osób, które zaproponowały mi koordynację tego projektu, usłyszałem na samym początku nie tylko zapowiedzi i gwarancje, że ten projekt będzie właśnie prowadzony w taki sposób, na jakim mi zależy, czyli w sposób ponad podziałami, w sposób przejrzysty, ale otrzymałem wprost zgody na to, żeby chociażby przedstawiać te rejestry umów, tak żeby żadne pieniądze nie mogły być tutaj wydawane w sposób budzący wątpliwości, a jeżeli obywatele będą mieli jakieś wątpliwości, to będą mogli je wyjaśniać. Dla mnie to jest kwestia niezwykle ważna, bo takich okazji, takich szans jest bardzo rzadko. Powiem szczerze, szczególnie jest ich niewiele. We współpracy było, nie było z politykami, więc uznałem, że jest to, jest to podróż, jest to przygoda warta wyruszenia w nią po prostu i spróbowania, czy nam się uda. Mam nadzieję, że się uda. Mam nadzieję, że wy nas z tego rozliczycie i będzie to pozytywna weryfikacja tego projektu. I wreszcie. W tym samym wątku, ostatnia kwestia. Trzeba też oddać środowisku Pawła Kukiza, że mając bardzo słabą pozycję polityczną, w ostatnich latach sporo zmieniło. Po pierwsze, Kwestia tych przepisów o jawności, tej tak zwanej ustawy antykorupcyjnej. Dziennik Gazeta Prawna o rejestrach umów samorządowych napisała na pierwszej stronie poważnego przecież dziennika, że to jest największa rewolucja w zakresie wpływu obywateli na to, jak działają władze państwowe w historii III RP. Kwestia druga, która w tej chwili mam nadzieję szczęśliwie niedługo znajdzie swój koniec i zostanie podpisana przez pana prezydenta, kwestia referendów lokalnych, to jest również potężna, ogromna zmiana. I uważam, że fakt, że w tej politycznej drodze połowi Kukizowi udało się doprowadzić do tych zmian, pokazuje, że faktycznie mu na tym zależy, bo przecież doskonale wiemy, że w ramach koalicyjnych negocjacji zwykle rozmawia się o nieco innych sprawach niż systemowa zmiana, która wejdzie w życie za ileś lat i jako żywa osoba, która o nią walczy, nie jest nim jakoś przesadnie zainteresowana, bo nie sądzę, żeby Paweł Kukiz u siebie na Opolszczyźnie zamierzał na przykład przeprowadzać referenda lokalne. Chyba nie o to, nie o to tutaj chodzi, tylko po prostu o tą dużą system Zmianę. stąd ten edukacyjny projekt, który te działania legislacyjne, zmiany prawne ma dodatkowo opakować w kompetencje, wiedzę i doświadczenie zwykłych obywateli bez względu na ich poglądy. Tak, no w takim razie zobaczymy, czy to rzeczywiście też będzie systemowa zmiana, czy po prostu na zmianę mogą liczyć jedynie mieszkańcy Łosiowa i okolic. Ale to tak, już podsumowując, lub bezpośrednio, myślę, że warto subskrybować, warto obserwować. No i też po prostu rozliczcie nas już w tym momencie z tej rozmowy, z tego, czego właśnie wy się spodziewacie po tym projekcie. Dajcie znać w komentarzach, no i piszcie. A Tobie, Piotrek, bardzo dziękuję. No i tu do zobaczenia, do usłyszenia nie tylko na kanale, ale także na stronie internetowej, w newsletterze, czy przede wszystkim na tych spotkaniach, które będą się odbywać w całej Polsce. Do zobaczenia. Фейс.